Siemaneczko moi drodzy, tutaj Gosiardes, witam was serdecznie na moim kanale i w kolejnym odcinku, kontrowersyjnym odcinku, ponieważ będziemy mówić o 5 zaletach i 5 wadach samochodu, który stoi za mną, a mianowicie Alpine A110. Alpine A110 w wersji S, w kolorze słonecznikowo-żółtym, którym to przemieszczam się przez rok czasu dzięki uprzejmości Alpine Katowice. To auto, które ma 292 konie mechaniczne. Jeżeli chodzi o jednostkę napędową, to 1,8 litra turbo doładowany, centralnie rozmieszczony silnik, który przepięknie wpływa właśnie na to centralnie rozłożone masy samochodu, w zasadzie bardzo podobne do samochodu w wersji wyścigowej. 6-stopniowa skrzynia biegu, dwusprzęgłowa, automatyczna, zmiany biegów odbywają się, mogą się odbywać poprzez manetki zamieszczone przy kierownicy. Bardzo mocne hamulce, zdecydowanie to plus tego samochodu. Samochód ten, jak dobrze wiecie, występuje w wersji drogowej, jak i również wyścigową. Drogową, jak sama nazwa wskazuje, jeżdżę po drodze, a wersją wyścigową jeżdżę startując, ścigając się w pucharze Alpine Elf Eurocup. Zacznijmy od 5 zalet tego samochodu. Dobry elektroniczny układ wspomagania. Narzeka na elektroniczne wspomaganie, jeżeli chodzi o układ kierowniczy, to inżynierom Alpine naprawdę dobrze udało się to ogarnąć. Kierownica bardzo fajnie oddaje to, co dzieje się z kołami pojazdu, nie przeszkadzając i nie za bardzo pomagając. Kubełkowe fotele, które wzięte są niemal z rasowej wyścigówki, naprawdę bardzo dają duże wsparcie, jeżeli chodzi o kierowcę, jak i o pasażera. Bardzo fajnie trzymają w zakręcie i są naprawdę stosunkowo małe. W porównaniu do innych kubełkowych propozycji na rynku w cywilnych samochodach, te kubełki naprawdę trzymają. Zarówno jeżeli chodzi o bok, jak i również tutaj tą przestrzeń trzymającą nasze nogi, konkretnie uda. Piękne brzmienie. Przepiękny dźwięk przy przyspieszaniu, przy redukcji. Również jak się postaramy, możemy wychwycić charakterystyczny dźwięk takiej syczącej turbinki. Bardzo mała masa pojazdu sprawia, że auto zachowuje się jak taki drogowy go-kart. No i co więcej, mamy tutaj napęd na tył, co jakby jest preferowanym napędem przeze mnie. Sporo czasu spędziłam w poprzednich napędówkach, ścigając się chociażby pucharową TT albo jeżdżąc w pucharze Golfa. Natomiast ten napęd na tył, tak jak mamy w Formule 3 czy w pucharze Alpine Eurocup, w Audi R8 LMS GT4, GT3, którym jeździłam, to jest coś, co sprawia, że na mojej twarzy pojawia się uśmiech. Nie zapominajmy jednak, że do dobrego prowadzenia przyczynia się również dobra opona. Ta opona to Winter Expert, jej letnim odpowiednikiem, który miała Alpinka na sobie wcześniej, będzie opona Rain Sport 5. Rain Sport 5 i Winter Expert mają dużo wspólnego, między innymi technologię skóry rekina. Technologia skóry rekina sprawia, że auto na tej oponie lepiej prowadzi się w deszczu i dzięki tej oponie łatwiej unikniemy zjawiska nazywanego aquaplaningiem. Na tej oponie przejechałam już prawie 2000 km, także jeżeli chodzi o żywotność opony, to za wiele nie mogę wam powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o jak samochód zachowuje się na tej oponie, to naprawdę to, co mnie cieszy, że auto nie pływa jak na standardowej zimówce i też jest naprawdę bardzo fajna trakcja przy ruszaniu. Co do jazdy po nawierzchni, jaką jest śnieg, musimy jeszcze trochę poczekać, bo jak widzicie, mamy jesień, późną jesień, zima jeszcze nie nadeszła, ale jak tylko spadnie pierwszy śnieżek, to ja będę pierwsza, która od razu wyruszy w drogę.
jego wygląd zewnętrzny, jak i wewnętrzny jest kwestią sporną. Tak powiem Wam szczerze, że dla mnie Alpine od samego początku skradła moje serce. Jest to mały demon, który przy pierwszym spojrzeniu wygląda bardzo niepozornie, ale jak przyjrzymy się mu bliżej, to dostrzegamy smaczki, które mogą naprawdę nas uszać. Przód jest bardzo agresywny dzięki czterem lampom, natomiast tył i dyfuzor, który tam się znajduje, nawiązuje do wyścigowej Alpine. Ale czy coś może być nie tak z tym samochodem? Czas na 5 wat. Brak przestrzeni na bagaż. Jeżeli chcielibyście jechać Alpine sami albo z drugą połówką na tygodniowe wakacje, zapomnijcie. Nie ma szans, że zmieści się do tego samochodu duża walizka. Ale jeżeli planujecie wyjazd weekendowy, to Alpine ma dla Was rozwiązanie. Pociągając za magiczną wajchę, znajdującą się przy słupku A, odkrywacie nową przestrzeń bagażową. Zamontowane na stałe manetki albo po prostu łopatki do zmiany biegów to naprawdę z mojej perspektywy ogromny minus. W samochodzie wyścigowym te manetki są przy kierownicy, w związku z czym w momencie wykonywania zakrętu i konieczności przepięcia biegu albo w momencie redukcji te manetki za kierownicą podążają, dzięki czemu nie tracę czasu na wracanie ręką i szukania łopatki, gdzie ona tutaj się znajduje. Wiele osób te zamontowane manetki, łopatki na stałe uznaje za zaletę. Dla mnie jest to naprawdę duża wada. Mając nawyk z samochodu wyścigowego, zdecydowanie bardziej preferuję, kiedy łopatka jest umieszczona przy kierownicy. Wtedy, jadąc czy po drodze, czy po torze, bo ten samochód też na tor jak najbardziej się nadaje, w momencie wykonywania skrętu, przyspieszania, nie muszę szukać, tylko automatycznie przepinam sobie łopatkę znajdującą się przy kierownicy, a tutaj musiałabym tą ręką wracać tam i z powrotem i szukać bardzo nieintuicyjnie tej oto na stałe zamieszczonej łopatki. Słabo zaawansowany system infotainment. Infotainment w Alpine naprawdę pozostawia wiele do życzenia. Pomimo, że jeżdżę tym samochodem już długo i wspólnie przejechaliśmy prawie 10 tysięcy kilometrów, to jedną wielką zagadką jest, czy mój telefon się podłączy, czy nie. Ponieważ system nie ma CarPlaya, wymaga specjalnej aplikacji, chociaż nie zawsze, bo czasem po Bluetoothie jakoś ta łączność pójdzie i mogę sobie posłuchać muzyki w samochodzie. Co więcej, jeżeli chodzi o radio, to też nieczęsto sobie tego radia posłuchamy. Natomiast rekompensuje to naprawdę no, piękny, przepiękny dźwięk silnika. Nisko osadzone kubły. Osadzone kubły bez możliwości łatwej regulacji. Tak jak dla mnie nie do końca jest to wada, tak dla mojej mamy czy innej osoby mojej postury już jak najbardziej. Ja jestem przyzwyczajona przez wyścigówkę do niskiej pozycji w samochodzie. Tutaj można to zmienić, ale ta regulacja jest naprawdę skomplikowana, bo trzeba... Znaczy skomplikowana, to jest kwestia dwóch, czterech śrubek, ale trzeba to wykonać i nie da się tego zrobić z pozycji siedząc za kierownicą. Jak widzicie, ta pozycja jest naprawdę niska. Moja linia wzroku praktycznie kończy się tutaj na górze kierownicy. Tak jak mówię, mi to nie przeszkadza, ale dla mojej mamy czy innej osoby takiego, a nie innego wzrostu już może. Nieintuicyjne uruchamianie hamulca postojowego. To jest coś, co naprawdę mnie wkurza, słuchajcie, bo żeby włączyć ten w zasadzie niby automatyczny, ale jednak nie, hamulec postojowy, to jest tak jak z systemem infotainment. Jedna wielka zgadywanka. Teraz hamulec powinien być już aktywowany, zobaczmy.
Hamulec, parking zablokowany. Ok, teraz nam się to udało, ale spróbujmy. Spróbujmy po raz kolejny, słuchajcie. A teraz dla odmiany się nie aktywował. Wyświetla się zablokuj hamulec parkingowy i musimy aktywować go ręcznie. Moi drodzy, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać w komentarzu, która zaleta jest waszą ulubioną, a która wada waszym zdaniem największą. Do zobaczenia.